Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka. Jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich. I dzisiaj chciałabym zwrócić Wam uwagę na kilka takich szczegółów, na które warto, którym warto się przyjrzeć, kiedy nosiliście dziecko z przodu na brzuchu, a teraz chcecie przesadzić tego malucha na plecy. Co jest bardzo istotne? Pierwsza rzecz, kiedy nosimy dziecko z przodu, to już maluch jest, a maluch jest już ciut większy, to staramy się ustawiać pas biodrowy na tyle nisko, żeby maluch nie przeszkadzał nam, albo w jak najmniejszym stopniu przeszkadzał nam tutaj w patrzeniu, czyli żeby dziecko było jak najniżej względem naszej twarzy. I to jest jak najbardziej poprawne, ale jeśli przesadzimy dziecko na plecy i zapniemy ten panel w tej samej pozycji, czyli też osadzimy go mocno nisko na biodrach, no to w tym momencie ten nasz maluch będzie mieć bardzo ograniczone możliwości ruchu. Ja zaraz Wam to pokażę. Przesadzimy naszego malucha z przodu na plecy. Tu wyjdziemy z tej szelki. Przesadzamy dziecko na plecy, zapinamy szelki, zapinamy pas piersiowy, obniżamy go jak to jest tylko możliwe tutaj, dociągamy pasy naramienne. O, i teraz zobaczcie, że to moje dzieciątko, kiedy pas mam osadzony nisko, po prostu jest bardzo nisko na moich plecach. Po pierwsze, nie mam możliwości komunikowania się z takim dzieckiem, bo po prostu nie jestem w stanie nawet do niego dosięgnąć. To jest pierwszy problem. Drugi to jest taki, że po prostu ten maluch nic na tych plecach nie widzi, bo jedyne, co może widzieć, to bokiem, a bokiem najczęściej jeszcze zasłaniają mu widoczność pasy naramienne i mamy z tym kłopot. Jak sobie możemy wtedy pomóc? Po pierwsze, zapinamy pas wyżej. To jest pierwsza rzecz. No oczywiście, jak zapniemy pas wyżej, to również musimy mocniej doregulować pasy naramienne. Popatrzcie. Dociągamy je. I teraz nasz maluch, no akurat mój maluch jest bardzo małym maluchem, bo to jest dziecko około 68-74 rozmiar, więc takie dziecko jest ogólnie jeszcze małe, żeby go wkładać na plecy. O, natomiast już ma szansę widzieć ciut więcej. Przede wszystkim mamy jakąkolwiek możliwość dostępu do dziecka. Możemy dziecku podać smoczek, możemy dziecku podać jakąś zabawkę, możemy nawiązać z nim kontakt jakikolwiek. To jest kolejna rzecz. Natomiast, no mówię, jeżeli to dziecko będzie już ciut większe, to już spokojnie w takiej pozycji będzie widziało ponad naszymi ramionami. Teraz, jak wygląda korygowanie pozycji dziecka w pozycji na plecach? Możemy tu poustawiać sobie, poregulować, scentrować pupę. Możemy za pomocą pasów biodrowych i wtrzepania dziecka też na plecach sobie pomóc z tym ułożeniem pozycji. I też, ja w tej chwili nie mam przypiętego kapturka, ale możemy za pomocą kapturka przytrzymać głowę dziecka, które mamy w takim nosidełku na plecach ułożone i w tym samym pamiętajcie, jeśli dziecko śpi, ta główka jest bezwładna, jeżeli ma tą główkę przytrzymaną kapturkiem, też jest w stanie lepiej przede wszystkim wypocząć. Pamiętajcie też o tym. Także najważniejsza zasada, jeśli chodzi o noszenie dziecka na plecach, to jest to, że mocno, wręcz o całą wysokość pasa biodrowego podnosimy pas na swoim ciele. Wręcz nawet zapinamy go tu na żebrach. Tak, żeby jak najwyżej podnieść dziecko. W miarę jak dziecko będzie rosło, ten pas będzie nam schodził w dół, bo wiadomo, że dziecko nie będzie szło nam w górę, nie na tym rzecz polega. Główka ma być cały czas na wysokości naszych ramion. Więc w miarę jak maluch będzie rósł, będziemy pas obniżać na sobie. Ale na początku, kiedy będziecie przesadzać dziecko na plecy, pamiętajcie o tym, żeby był wysoko, pamiętajcie o tym, żeby dobrze wyciągnąć panel na dziecku, żeby nie robiły się zwoje materiału pod pupą. To są wszystko bardzo istotne rzeczy. No i też regulacja pasa
piersiowego, bardzo ważna. Panowie mogą pozwolić sobie na to, żeby go dać bardzo nisko. Kobiety muszą się liczyć z tym, że muszą go tak wyśrodkować, żeby ani nie uciskało biustu, ani nie uciskało szyi. Także trzeba sobie znaleźć swój złoty środek. No i oczywiście w tej pozycji też możemy zapinać pasy w różnych położeniach, jeżeli nosidło nam taką możliwość daje. Akurat kawka, którą mam na tym filmie, daje taką możliwość, więc można też przepiąć pasy w połowie panela. Z mojej strony to tyle. Zapamiętajcie te najważniejsze elementy. Myślę, że wielu z Was mogą się one przydać. Na razie.